Hello guys, witam Cię, Plutko Zebak z tej strony. Słuchajcie, jaki jest temat? Temat na dzisiaj jest, już kiedyś mówiliśmy i zwracaliśmy i dzisiaj znów wróciliśmy, a mianowicie, jak ja bardzo lubię kształt akordu D, mam straszne pretensje do tego kształtu, ale jest bardzo fajny, bardzo łatwy dla początkujących gitarzystów. Więc dzisiaj mamy sprawę dla początkujących gitarzystów. Mianowicie, jaki jest temat? Ustawiamy D, potem jedziemy z tym D do progu 9 i do progu 7 lub 7, 9, 7 i wracamy. I słuchajcie, więc zaraz sobie powiemy o tym. Więc już ja kiedyś opowiadałem zawsze, że jak mamy D-dur, zawsze pamiętamy, że możemy grać pusty, drugi, trzecia, drugi, prawda? Pusta, drugi, trzeci, drugi. Możemy to zagrać na N silnia sposobu. Ja nie chcę tu improwizować, ale... Prawda? Co wam w duszy piszczy? Prawda? Więc... Tu gitarzysta powinien mieć to ograne, czy wiecie to? Odruchowo, on nawet nie wie, powinien robić to, moim zdaniem. Więc ten pusta, drugi, trzeci, to jest desus 2, desus 4 się przekłada, tu z drugi. Więc to jest pierwsza sprawa. Następna sprawa, pierwszy palec. Ozdobniczki. Na strunie trzeciej, na strunie czwartej, na strunie piątej. Prawda, słyszycie, ile tu muzyki się stało już? Z jednego akordu, z jednego ustawienia palców. Zachęcam do pokopania w tym miejscu na swój własny sposób, na ile wam pozwalają możliwości, prawda? Nie musi być... Prawda? Więc to troszeczkę dla tych, którzy już grają. Wróćmy do tych, którzy uczą się grać. Więc wszyscy D-dur wiemy, prawda? Kształt. Następnie, żeby tu was nie oszukać, tu który jest próg? Ja nie wiem. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tak, dziewiąty tu będzie siódmy, bo kropeczka jest. Więc ja uderzam ten D-dur, potem przesuwam go aż tu nisko na dziewiąty. Uderzam D-dur, te trzy palce i strunę powyżej D. W zasadzie ten układ tutaj, tu już gra nam akordem A, prawda, stąd. Ale ja nie chcę brać tu A, bo to się skomplikuje. Zagrajmy te trzy struny i dodajmy D. Czystą strunę, zróbmy taki klimat, prawda? Trochę nieczysto to jest, ale to uchodzi w harmonii. Potem przesuńmy to tutaj, na próg siódmy ten D. Prawa. To prawa, jaką wam sobie macie grób w ręku. Mnie akurat to. Ja gram jednym palcem. Ja nie będę pokazywał, bo się wstydzę. To jest grane jednym palcem, skrabie. Prawda? A może pokażmy je. Palcem. Jakby ktoś chciał, macie na jawie, że macie swoje ulubione grupy, swoje ulubione swoje rytmy. Więc ja zaczynam stąd. Idę na dziewiąty.
idę na siódmy, wracam na dziewiąty. I jak z tego wyjść, bo to prawda będziemy. Wracam na dziewiąty i tu wszystko siada w dół, na dół idzie i robię D-dur. Jakie jest moje D-dur? Dwa palce na dziesiątym, palec z boku na trzynastym, struny trzeciej. Na jakim trzynastym? Dziesię, na jedenastym oczywiście. Tak jak D-dur, prawda, ten stąd. Tak jak E stąd, przesuńmy go tutaj, aż do, żeby poprzeczka była na dziesiątym, ale nie wysilajmy się, nie grajmy poprzeczki, tylko przyciśnijmy dwie struny. Tu zagrajmy G niżej, bez bemolem, G z bemolem, czyli tu będzie fis, prawda? I tu mamy nasze D na zakończenie. Czyli cała nasza ta zagryweczka, ta zajawka będzie. Zagram odwrotnie. Jak wiecie, ja teraz zagrałem odwrotnie. Nie poszedłem tu, tylko tu poszedłem najpierw do G. Nie grałem A najpierw, ale to... Prawda, takie podejście w górę, w górę. I co dla smaczki? Jakie są smaczki na samym end? To jest mój, prawda, flażoleciki na siódmym. Flażolety ja mówiłem, jak grać kiedyś. Więc uderzam piątą, drugą, piątą, trzecią. Dziękujemy. Sprawę zagraliśmy. Więc reasumując, więc D jest bardzo ciekawym opalcowaniem, ciekawy shape na gitarze, prawda? Pamiętajmy z wcześniejszych. Sam D możemy grać tylko dwoma palcami. Ja osobiście wolę pełnym akordem. Więc tu można kopać, można kopać. Te tu te dźwięki, te ozdobniki. Prawda? Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o pierwszym palcu i drugim progu. Prawda? Cała plejada i ten dzisiejszy dodajmy jeszcze. Więc takie miałbym uwagi a propos D shape, D, kształtu D tego, prawda, możemy go suwać. Początkujący gitarzyści mogą sobie bardzo łatwo zagrać, dość takie, wiecie. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko, zębam go tutaj.